Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Igrzyska europejskie nie mają dużego sportowego znaczenia. Być może w przyszłości będzie inaczej. Ale to nie będzie, jak zapowiadał wicepremier Jacek Sasin, największa sportowa impreza organizowana w Polsce w 2023 roku. Nie trąbmy więc, panie pośle Matuszewski, w fanfary. Nie ruszajmy dział propagandowych w tej sprawie, choć pewnie ktoś chciałby już bić monety albo drukować okolicznościowe banknoty właśnie z tej okazji. To zdumiewające, że dopiero dzisiaj rozpoczynamy procedowanie ustawy, a przecież minęło prawie 30 miesięcy od dnia, kiedy to Kraków został organizatorem igrzysk. Ale czy został? Oto jest pytanie. Rządzący mówią o wielkiej imprezie, a organizacyjnie wszystko w powijakach. Krokusy, by czarowały nas wiosną, muszą mieć posadzone cebulki we właściwym terminie. I podobnie powinno być z organizacją tej imprezy. Plan powinien od miesięcy być realizowany, a nie jest. Nadal nie ma podpisanej umowy z Europejskim Stowarzyszeniem Komitetów Olimpijskich. Do końca października Kraków miał otrzymać gwarancje rządowe. Nie otrzymał. Kraków jest wielką marką. Nie występował o organizację igrzysk, o czym mało kto wie. Kraków został o tę organizację poproszony. Ale Kraków słusznie nie chce wydać ani jednej zbędnej złotówki, bo mieszkańcy nie wyrażają zgody. 160 milionów złotych, o czym mówi się w ustawie, to nie kwota zapewniająca organizację. Warto, byśmy wszyscy zdali sobie z tego sprawę. To kwota, którą trzeba wpłacić Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich. A na organizację igrzysk potrzeba grubo ponad 300 milionów złotych. Na to gwarancji nie ma. Kraków wyraźnie też określił listę inwestycji, które powinny być sfinansowane z budżetu państwa. O trasie Balickiej czy węźle Okulickiego doskonale rządzący wiedzą. Kraków pomijany był od wielu lat w przyznawaniu dotacji i słusznie domaga się rządowych zapewnień tym razem, że na potrzebne, konieczne inwestycje otrzyma określone fundusze. Nie jestem posłem z Krakowa, ale te igrzyska są nadal wielką niewiadomą. Drodzy rządzący, nie marnujcie czasu, choćby na to, kto i przez kogo ma być powołany, by zasiadać w spółce celowej i radzie nadzorczej. A jak nie wiecie, jak zabrać się do organizacji tak dużej imprezy, to zapraszam w sobotę do Łazisk Górnych na charytatywny turniej piłki nożnej. Młodzi zawodnicy zagrają dla ciężko chorej Dorotki Dąbrowskiej. Będzie okazja porozmawiać z wolontariuszami Polska 2050, a Dorotkę zaprosić na igrzyska do Krakowa. Tylko do kogo ja to mówię? Wicepremiera Sasina nie ma, a nowego ministra sportu Kamila Bortniczuka także nie ma dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.